Witamy, witamy bardzo serdecznie. Jesteśmy w pracowni mistrza. Mistrza, no można powiedzieć, wiekowego już, który no swoimi dziełami od wielu, wielu lat zaraził wielu, wielu ludzi. Ale tu jest jego pracownia, więc powolutku idziemy do pracowni. Jest to Wałbrzych oczywiście, Piaskowa Góra, na Wyszyńskiego i sam pan mistrz nam dziś trochę opowie o sobie. Witamy serdecznie. Dzień dobry panu, witam serdecznie. Nazywam się Józef Mierzła, mieszkam tu od 45 roku. Były pracownik kopalni Wiktoria. W latach 50., 60. pracowałem na Wiktorii i odrobiłem wojsko 3 lata pod ziemią. Później pracowałem w oddziale 62 jako tokarz do 68 roku, później się zwolniłem. I poszedłem do innej pracy. A moją działalność artystą rzeźbiarską zacząłem w Domu Kultury za czasów stalinowskich. Trzeba podkreślić, gdy w tym czasie dbali o młodzież, by miała zajęcie. Chodziłem na zajęcia artystyczne. Malarstwo, ceramika, rzeźbiarstwo, modelarstwo, sztuka teatralna, chóry, śpiewy. Wszystko było za darmo. Płacone było przez kopalnię Wiktoria. I pasja to została do dzisiaj. Rzeźbię różną rzecz. Górnictwo. Różne. I w stylu barokowym, nowoczesnym, abstrakcyjnym. Zależy jaki gust, jakie zamówienie, to co sobie życzę. I płaskorzeźby, i figury. A po 4 metry. Zaczął pan mówić, jak to się stało, że zaczął pan rzeźbić? Bo zaczął pan opowiadać, że poszedł pan tam na spotkanie w Szczawnie. Może pan to opowiedzieć? A to w Szczawnie to byłem w dzieciństwie. Już chodziłem na zajęcia artystyczne do Domu Kultury i w Szczawnie były młodzież rzeźbiła rzeźby. Rzeźbiły tam, to byli studenci z Jeleniej Góry, albo z Czepic, albo z Wrocławia, Akademii Sztuk Pięknych. No i poprosiłem tam dłuto od jednej dziewczyny malarki, już dzisiaj to zapomniałem, jak się nazywa. No i pomogło mi rzeźbę zrobić. No, ta była zdziwiona, że ja tak ładnie rzeźbię. Skąd co oddaję? No to powiedziałem, że chodzę do Domu Kultury. A jeszcze za czasów, kiedy pan pracował na kopalni Wiktoria, w jakim zawodzie pan tam był? To normalnie, jak pracowałem po ziemi, to pomóc brygadzistom i no nie tych sztygarom, tylko robotnikom, którzy byli fachowcami. Tak jak wiertarz, trzeba było mu pomóc, to węgiel rzucać, łopata do ręki i się rzucało węgiel na taśmę albo do wózków węglowych, tak zwanych węglarek. Albo nosić drzewo, stęple z wózków, tak zwane sukami do przodu i robić różne przybierki i obudowy. Raz się robiło na ścianie, a raz przeróbka. Przybierka. Spągu albo stropu, prawda? Tak, i trzeba wymienić, był stary na nowy. Dobrze pan to wspomina? Bo to jednak uczy czegoś. No wie pan co, górnicy uczą życia i solidarności. Tam musi być jak jedna pięć, wszyscy za jednego. Tam nie ma relikwania. Tam się zjeżdża i trzeba dziękować Bogu, że się wyjedzie. Tam musi być wszystko zrobione solidnie, nie może być fuchy, bo to bezpieczeństwo polega na moim bezpieczeństwie i na bezpieczeństwie innych górników. A proszę mi powiedzieć, bo bardzo dużo rzeźb jest górniczych. Czy to właśnie, że te rzeźby górnicze i przedstawiane i z dawnego okresu i później późniejszego okresu, czy one jakoś odbiły się przez tą pracę? To jest sympatia do ciężkiego trudu górniczego. To jest praca niezapłacona dla górników. Górnicy dopiero pokazują, jak należy żyć w kolektywie i solidarności. To jest wdzięczność dla nich. No, lubi to wspominać. Pokazałeś ten trud górnika.
No, to jest faktycznie, bo trud górnika, ciężko, warunki były ciężkie, szczególnie na Wiktorii, bo tam były pokłady rynnowe, prawda? Tak, ciężkie, niskie. Ja byłem na pokładzie metr 20, takie małe. Miałem te koleniki, ochraniacze na kopalnię. Węgiel był bardzo dobry, tłusty. No i ale to wojsko chodziło do największej dziury, nie? Ale wspominam bardzo dobrze, nie? Mój brat przerobił na kopalni jako maszynista na dole. Mój ojciec był na dole jako ślusarz dołowy od pomp tych, żeby woda nie zalewała górników. Czyli pompiarz. Pompiarz, tak. To, że to. A. To jest tradycja rodzinna, nie? Szacunek do pracy. Szacunek do pracy. No piękne słowa. Tak. A proszę mi powiedzieć, bo powiedział pan mi wtedy, że zrobił pan, wyrzeźbił wszystkie szyby wałbrzyskie. Tak, tak, wyrzeźbiłem. Chrobry, Mieszko, Wiktorię. Teraz tu mam jeszcze nową rudę mi zostało. Prace, jak miernicy robią na dole, na mapę nanoszą układ poziomów, jak ma być. No wszystkie. I tu mam jeszcze jedną taką pracę, jak pan widzi, kopalnia Wiktoria, ostatni wózek z węglem i wiertacz, który buruje, przygotowuje ściany do zakładania ładunków wybuchowych, tak zwany dynamitu. Do tego zaraz dojdziemy. A mówił pan, że również wystawy międzynarodowe, zagraniczne. Może coś na ten temat wspomnieć? No, to były wyjazdy, tak jak byłem w Grecji raz, to organizowała tą wystawę kopalnia na Górnym Śląsku. Tam jest artysta, malarz organizował plener tam w Grecji. No i zaprosił mnie i mu tam pokazałem te prace, nie? Dużo miałem konie wyrzeźbione. Konie? A dlaczego konie? No bo jak się do Grecji jeździ, to Grecy są sympatycami koni, nie? Dzisiaj rzeźbiłem konie, miałem konie, a jak byłem w Niemczech, to rzeźbiłem Holzgemeinden byłem i Bramstab, to tam rzeźbiłem sowy i tak zwane po niemiecku rybicale, czyli lisze rzepy. Na którą wystawę pamięta pan najbardziej, która taka była, która w pamięci utkwiła? Ja do tego nie przywiązuję uwagi, nawet nie zwracałem uwagi. Prasa pisała swoje, zachwalała się podobał, ale oddźwięk od społeczeństwa mizerny. Ludzie, jak mam rzeźby wystawione na, tu na Piaskowej Górze, na giełdzie, jak to chce kupić, to też ludzie mówią, ty się nie pytaj, bo te rzeźby są drogie, to nie ma mu co głowy zawracać. Ja byłem zakopanym, to wiem, jak te rzeźby stoją. No i ciężko się sprzedaje. Albo drugi powie, co będziesz kupował rzeźby, dało 100 zł. To ja ci dołożę drugi, kupisz pół litra i kaszankę. Taka jest kultura u nas. No właśnie, nie potrafią uszanować, no, niestety, no. Jak to się mówi, artyzmu, który no, tworzy ile już lat? No już, ja mam 87, to jest 60, 70, 75 lat. 75 lat na dłucie. A wspomniał pan, że jak pan idzie do swojego warsztatu, jak pan chwyta to dłuto, to po prostu pan żyje. Jak to wygląda? Aha, drzewa rozmawiają, drzewo mówi. Każde drzewo ma duszę. Zasadniczo stary rzeźbiarze ludowi, jak się z nimi rozmawia, to warto ich posłuchać, bo to są tradycje. Drewno, do drewna trzeba pochodzić z szacunkiem. Każde drewno ma zaklętą duszę w sobie. Proszę sobie wyobrazić, że drwal jak jedzie do lasu ścinać drzewo, to do tego drzewa mówi, że prosi ducha lasu, żeby zesłanić się ścięcia tego drzewa. Nie wiadomo, czy tak dzisiaj jest, ale tak przynajmniej było dawniej. Prosił ducha lasu o pozwolenie z tego drzewa, gdyż z tego drzewa
będą robione deski, jakieś meble i pożytek dla ludzi będzie. I, no, i w ten czas, jak drzewo było ścięte i padało na dół, to proszę było słuchać ten dźwięk. To tak dźwięk dziecka. Takie jęki też taki, niekiedy, tak? Jak dziecko. A i później, jak ma pan, już nie jest drzewem, bo jest ścięte, i to drewno pan dostaje do obróbki, jest suche, bo musi być suche, to jak pan bierze klocka i pan coś powiedział, czy będzie pan rzeźbił aniołka albo górnika, to już trzeba rzeźbić albo aniołka, a nie górnika. I ważna jest pierwsza myśl. I jak się rzeźbi, to trzeba zawsze mówić: Duchu, w którym drzewie siedzisz, pomóż mi, ja zrobię ślicznego aniołka, który będzie służył ludziom. No i ten czas, jak się bierze do obróbki, bierze dłuto, to dłuto śpiewa. I piękna rzecz wychodzi. Nie wolno rzeźbić, jak jesteś zdenerowanym, nie wolno rzeźbić, jak jesteś chorym, nie wolno rzeźbić, jak się złym. Trzeba rzeźbić, jak jesteś uśmiechniętym, zdrowym i spokojnym duchem, takim zadowolonym. Ten czas coś rzeźba ładnie wychodzi. A jak jest człowiek zły, zdenerowany, nie wolno rzeźbić, bo rzeźby złe wychodzą, krzywe, i te rzeźby mają złą energię. A tu chodzi o to, żeby figurce przekazać pozytywną energię. Żeby ta figurka, która jest, stoi w domu, żeby ona miała pozytywną energię do ludzi. Żeby ludzi cieszyło, żeby ludzie byli zadowoleni, żeby się chcieli patrzeć, żeby chcieli tą figurkę brać do ręki. No. I to tyle. Może było więcej mówić, ale to jest historia na tak długie lata. Ale ja widzę, że na przykład każda rzeźba jest z detalami bardzo dokładnie opracowana. Wszystkie najważniejsze rzeczy, czy to górnicze, czy aniołki, czy teraz tutaj ta szopka, która jeszcze jest nieskończona, ona ma tutaj tak detale no, bo ładnie. To są dwie palby po bokach i szopka. To jest jeden pastuszek, drugi pastuszek i trzeci pastuszek. Te pastuszki mają owieczki na ręku, a tu są dwie owieczki takie. Tu jest nieskończony Jezusek i to Matka Boska, trzyma go za rączkę. Z tyłu to jest Józef, wół i osiołek. Tu jest jeden król klęczy, tak, który ma kadzidło, tak, drugi król ma miry, a trzeci idzie ze złotem. Czyli według... No i to będzie dorobiona lampka, to i będzie świecić na Maryję, gwiazda przyjdzie i jeszcze przyjdą dwa aniołki grające na flecie. I tu aniołek będzie grolia. No jest to prawda, naprawdę piękna, będzie piękna kompozycja, natomiast ile zajmuje wyrzeźbienie takiej szopki? A ja się na to nie patrzę, na godzinę. Nie, ale to tydzień, dwa. A nie, to już rzeźby miesiąc czasu. To nie idzie tak. To musi być każde cięcie przemyślane, bo jedno cięcie za daleko, to nie wyjdzie, utnie pan co za dużo, nie wyjdzie to. To trzeba tak ciąć, powolutku, ciąć i myśleć. Bo jak się utnie drzewa, no to pan nie dokleje. No tak, a to musi być wszystko jednolite. Tak cięcie przemyślane, że to jest jedno cięcie i koniec. Nie ma już poprawy, bo nie ma z czego poprawić. Nie ma, no tak. Tego, żeby on to wybrać, nie? Żeby było, bo widzi pan, to jest przestrzeń z tyłu, nie? No jeszcze trzeba to wyczyścić, to porobić takie deski, belki takie porobić, nie? No tu, jeszcze to ten, tu z tej strony wyrobić. Belki porobisz, takie się były deski, no i gdzieś tu dziury wywiercić, no i tu zrobić dach kryty słomą, czy tam się... Trzcina będzie naciągnięta i tu będzie jeden aniołek taki większy, a dwa aniołki będą małe z krytami, nie? Ale to jest naprawdę arcydzieło, no. Jakbyśmy mogli iść na zewnątrz, ponieważ jest mała wystawa, na zewnątrz, gdzie jest właśnie mała wystawa. Co przedstawia ten pierwszy? To jest polowanie świętego Huberta. Święty Hubert na jelenie to jest. I to są jelonki, to są myśliwi. O. I to jest właśnie scena świętego Huberta.
A skąd ten pomysł? To... Miałem takiego znajomego leśniczego, dla niego rzeźbiłem kilka takich według kosaka. Polowanie mi pozwał, rzeźbił mu taki płasko rzeźby, gdzieś on chciał pokazać, jakąś, już nie żyje. Jakiegoś klasztoru, czy gdzieś tam kościoła męskiego, nieważne gdzie. Każdy robił mu coś takiego podobnego. A tam stoi Bachus, to jest Bachus. Bachus, patron winobrania. O co tu chodzi w tym Bachusie w sumie? No to jest reklama wina, no bo on założył pierwsze święty Bachus, bo był biskupem i on właśnie to wino wynalazł, nie? To jest Bachus. Nie? A to jest 1224 rok, tak? 1220. Tak, 26. 26 to jest bitwa krzyżaków z Mazurami. No ale tutaj to już jest naprawdę cała wojna pokazana, krzyżacka. A to jest pamiątka, jak robiłem na kopalni Wiktoria. Ładowałem węgiel do takich wózków, pomagałem takiemu, jak to się nazywa, fachowo, bo zapomniałem. Wiertacz? Nie. Tak, borowacz. No. Wiertacz, borowacz, to tam. Wiercił, przygotowywał otwory na ścianie i gdzie się zakłada ładunki dynamitowe do odpalenia przez szałowego. Tak. Szałowego. A to jest kościelne wypędzenie Adama i Ewy z raju. To jest wąż, który kusił i to są te jabłuszka, które je dała. Złote jabłuszko tak zwane, tak? A to jest znowu kopalnia Wiktoria, gdzie też tam przez to się chodziłem, pomagałem sukami transportować drzewo. Węgliarko, ładować węgiel do szybów, nie? Tak. Do szybów trzeba transportować. A to kopalnia Nowa Ruda została. A kopalnia Wiktoria, Torys, Julia, Chrobry, Chwalibóg. I już tam gdzieś kupili. Witold. Witold też jest to poszło. A to jest ostatnia praca, którą na razie nie mam czasu skończyć. W dębie walka orła z wężem. No i to jest wam, to takie o, Żydek w dębie grający, stolik taki ze słoniem i małpka o, z orzecha, która już ma 50 lat. 50 lat ma to? Tak, 50 lat. Ja się nie kręcę, no to jest ładnie. Bo to była parasolka, o, tu była parasolka i taka lampka, by bawić dzieci, to się bawiły, nie? To była o, lampka, aha, no, parasolka, no. Z wikliny i żaróweczka i się tu włączały, nie? O, tu na dole jest słynny słoń. Tak, to jest słoń z jednej strony, z drugiej strony, a tamte strony jest nosorożny słoń. A, jest, faktycznie, jest, ja go widzę. No, jest nosorożny, a to Żydek w dębie, nie? No. A tam jest Madonna. Zaraz tam dojdziemy, no, moment. No, jak pan widzi, nie? Kaciarka, moja ulubiona rzeźba. Prawdziwa kwiaciarka. Tak, kwiaciarka. To może też. To był kiedyś ten. No jak się nazywa? Doniczka aszparagusu. I aszparagus tak ładnie wisił tu, nie? Ale się jeździmy na plener, to aszparagus nie pasował, bo się niszczył. No to kupiłem sztuczny kwiatek taki, postawiłem, że to jest kwiaciarka. Czyli wielki sentyment do. Tak. Do tej rzeźby. Ona ma już chyba 10 lat albo 15. Drewno lipowe. Drewno lipowe. A w którym drzewie się najlepiej rzeźbi? Mnie się rzeźbi w każdym dobrze. Najlepiej rzeźbi lipowym, ale ta lipa, ta drobnolistna, to jest drzewo dobrze zbite, nie? Dobrze się rzeźbi w dębie, bo to przychodzi. I w Topoli się dobrze rzeźbi, nie? No nie ma. No na przykład ten orzeł to jest w dębie robiony, nie? Ta polowanie to jest w Topoli robione. Także. Bachus też jest w Topoli robiony. Tak. Górnicy w lipie, nie? Tamto też jest w lipie. Także to. Nie ma różnicy. Jak się chce rzeźbić, to ma być drzewo wysezonowane, ma być drzewo suche i tyle, nie? No. Co to za rzeźba? To jest krasnal. Krasnal i to są jego krasnoludki, o, to jego.
A to jest sowa i z małymi dziećmi. To jest taki stół był, nie? A to są te jego krasnoludki? A ja to są jego krasnoludki. Dzieci? Tak, o, tu jest o, jeden krasnolud, tu jest drugi krasnolud, tu jest trzeci krasnolud, czwarty, piąty, szósty krasnolud. O, i tam jest o, skryba. Już, moment. A to jest skryba, który wszystko pisał, pisze, jak się patrzy na ulicy, ile aut jeździ. To szybko, to nie. Tak, czyli... Tak się śmieje, no. Tak, no. Zapisuje wszystko, rachuje. Tak, kto przychodzi, to wychodzi. No. On tak skryba. W ukryciu tak troszeczkę jest, widzę. No, tak. no bo to jak policjant. No. Nie może być jawnie ukryty, tylko no, tak. Musi z ukrycia łapać wszystkich. Ale tu mamy jeszcze tak zwaną owcę. A to były dwie owce tam, o i jeden już wystala. A to już ma lata ta owca. Ten baranek ma już kupę lat, już dogrywa swoje śmierci. I tam były dwa baranki, już no. dogrywają swoje śmierci. To już mają po 30 lat mają te baranki. Ale upamiętnimy je, wiadomo. O. I to tak stoją, mają zginąć naturalnie. Czyli taka rodzinka baranków. Tak, miał jeszcze jeden, ale poszedł gdzieś też, często pożyczył baranek. A, to taki numer. A ten stoi na czatach, ten prawda? Ten stoi baran, ta stoi na czatach. Baran musi być, no wiadomo. Tak. I jakie ma rogi jeszcze no. piękne. O. A, jeszcze ktoś miał, przyszedł w pustce mi do pewną farbę. Bo coś malowali przy samochodzie. Ja mówię, daj, pomalujmy łeb. No. A to jest kot tej bajki dziecinnej o smerfach. I Gargamel był, nie? Gargamela jeszcze nie wyżyły, ten kot ma być czarny. A tu... A to jest papa smerf. Tylko jeszcze nie miałem czerwonej farby, bo zmalowałem go bioską, ale to jest papa smerf, nie? A to jest papa smerf. Tak. Wielki czarodziej. Tak. Papa smerf. Bo Gargamela nie mam, ale jego kot został. Lepszy kot jak Gargamel. I ta sowa, która ciągle wieczorem sobie tam... Tak. To jest wiatr. Wiatr, ale tu jest jeszcze postać. No to jest wiatr, to jest ten, no, co dmucha, to jest wiatr. A. Głowa wiatra. I dlatego są te trzy drzewa pokazane, jak on dmucha, to drzewa się wyginają właśnie. To jest ten wiatr. A to mi na huragan wygląda. A to nie będzie wszystko jedno, może być, ale huragan, nie huragan. Nieważne, on dmucha, to jest wiatr. Cześć. Zabieraj to. Po drobnym opisie wracamy do warsztatu mistrza i będzie fragment rzeźby. Teraz widzę, że będzie usztywniony, żeby on był, prawda... Wolny był, żeby się nie przewracał przy obrótce. Tak, no bo muszą być dwie ręce dyspozycyjne, nie? Są takie dłuta, trójkątne, płaskie i drugie płaskie, zwykłe. Albo półokrągłe. O, takie dłuto. I są różne dłuta są. Tak, no w zależności co się robi. Co się robi. Ja teraz biorę płaskie dłuto i wyrównuję cokół, na którym koń stoi. I to się nazywa muteczek do drewna albo pustka i się tnie. I się wyrównuje w ten tego. A tu o. Robię mu pośladki koniowi. Ale to trzeba bardzo delikatne, bo to jeden błąd kosztuje zniszczenie całej rzeźby, tak jak pan powiedział. Całej rzeźby. Nie można za głęboko iść rzeźby, a czasami się bierze tak. Sekunda. No i po prostu robimy i opowiadamy dalej. No i rzeźbimy konia. Teraz robimy korpus, robimy nogi, ściągamy węgło, wybieramy dłuta. O. A jak jest coś ciężko idzie, to trzeba... popić, o. I później odejść, gdzie jeszcze trzeba, a jeszcze tu, no to jeszcze tu poczynamy. I znowu trzeba odejść, a tu począć. Czyli no to, widzę, że na konia trzeba patrzeć po prostu z wszystkich stron. Tak jest, trzeba wiedzieć, gdzie odejść. I się raz tu się bierze, raz się tu się bierze,
to przygodnie się proi, to się proi, tu grzyba, tam grzyba. No i aż wychodzi całe drzewo, aż wychodzi cały koń. Później trzeba się patrzeć, trzeba ruch, to trzeba nadać mu ruch jak. Tak jak wiatr, no. on ma się ruszać, on ma być żywy. No koń tak. Jest martwy, bo to jest drzewo, a to trzeba zrobić tak, robić, żeby on był, no to się mówi, leci. No tak. No. I tyle. I? No i aż koń wychodzi czarny, tak długo robisz, aż wyjdzie. A później go pogłaskać, podziękować. Pogłaskać? No tak, że jest dobra rzeźba. Trzeba zawsze dziękować. Bo jak się rzeźbi, to też się mówi, a drzewo, klocka, bo to wyszła skaza. To trzeba go przeprosić. Później trzeba wziąć szpachel do drewna, zaszpachlować, wydać i powiedzieć aniołku. Ty jesteś aniołkiem stróżem z kwiatkami, idziesz komuś rodzinie podziękować. Jej trzeba nadać tą sukienkę ładnie, ładnie wyjdzie, o. Ładnie, żeby wyszła ta pierś wyszła, tu trzeba zaznaczyć, o, zwykłym dłutkiem. No i tak, tu trochę, no i figurka wychodzi, nie? Nic dodać, nie ziurdząc. Figurka wychodzi. Trzeba wiedzieć, co zabrać, a resztę zostawić. A tak zapytam z ciekawości, ma pan swoich mistrzów kogoś, kto po panu kiedyś to przejmie, czy praktycznie nie ma już takich osób? Moich mistrzów, moi mistrzowie nie żyją. A następców? Młodzi się nie chcą uczyć. Chodzę, jak jestem na plenerach, to są same starzy ludzie, młodych mało. Młodzi się nie chcą interesować rzeźbą. Jeszcze kto jest na Akademii Sztuk Pięknych, to trochę tam rzeźbę, tę nowoczesną sztukę, nie wiadomo do czego przyszyć. Ale tak, przeważnie są po 60 latach, po 50 latach, po 60. Może kiedyś byli młodzi, to byli, nie? Ale ja się spotykam tu, jak jestem na plenerze, to najmłodszy uczennik ma 60 lat, nie? Tak się to. Tu wspomniał pan o tych słynnych łucznikach tam. Tak, to są łucznicy, to są wojowie Bolesława Chrubnego. Jeszcze jeden nie wygrał, dwa wykończone, a trzecie trzeba wykończyć, bo jeszcze łuk niewykończony i twarz, a tak to wszystko i skała. I z tyłu jest prawdziwa Matka Boska. A z tyłu jest Matka Boska. Za kartonem. Boska. Nie, ja ją tu widzę. No. A tam z prawej strony, z lewej strony to jest święty Ambroży. Ambroży to stoi. Później jest Syrena i święty Krzysztof, święty Florian. A, Florian. I w środku między jest Żydyk na gitarze, na tym. Czyli grający na kontrabasie. A tu mam kołodzieja. Moment. Tu mam kołodzieja ten pierwszy, później mały Żydyk jest. To jest Bachus. Tak, biskup, widzę, no. To jest patron Ambroży, też Bachos to jest, jeden i drugi. To te brązowi i ten czarny to do Austrii poszły, nie? Tu mam Liczyrzepę, tu mam Jezusa Chrystusa, tam jest kowal. To był wielbłąd do szopki, ale szopka poszła, wielbłąd został. I tam ten ciemny to jest Budda. Budda. Tam. I to jest krucyfiks z orzecha. To jest z jednego kawałka, tylko krzyż jest osobno. No i tam takie mam na krucyfik. Tak, widziałem tam, to widziałem. No i to się. A tu będzie rzeźbił kawał deski, widzimy, już wyrysowano. O właśnie, a to najpierw się co robi, wzór? No, muszę, nie, najpierw rysuję, gdzie co ma być. No. Zrobisz plan. Bo później mi to jest niepotrzebne, ale muszę sobie umysłowić w głowie, jak go złościć, jak będę rzeźbił, nie? A co to będzie? Słoneczniki. 1, 2, 3, 4, 5 słoneczników i to liście, nie? I dlatego musiałem się rozpracować, żeby każdą deskę wykorzystać, każdy jeden moment, nie? I rysowałem, to mi tu, a później jest mi niepotrzebne, nie? Bo jak będę trzynął, no tak. To mi to no się tak. nie wejdzie, nie? No, to już plany są. U mnie się drzewo nie wyrzuca. Tu mam też drugi, no to będzie... Co innego, nie? To ma być taka kobieta zrobiona, no.
Nawet to kobieta z tego zrobiona i to ma być jeden kwiatek, nie? To. Dlatego to jeszcze ten garb jest tak, to wyjdzie na biust, nie? No i tu będzie ładny kwiatek. Tu jakieś róże będą, nie? Zwykła deska. No, ale ta deska będzie pięknym kiedyś. A tu mam deski. Jeszcze mam o, 3 deski no, dębowe, widzi pan, o, 50 na 70. No. Tak. I tu jedna, i jeszcze trzy deski mam. No. Także to. A to byśmy mogli młodym powiedzieć, zachęcić ich jakoś może... A, młodzi dzisiaj, nie wszystka młodzież. 30% młodzieży to powinno być wcielona do armii. Powrót do wojska powinno być, żeby ich nauczyć trochę kultury i życia i dyscypliny. Szacunku do drugiego człowieka. Bo dzisiaj młodzież nie ma szacunku ani do siebie, ani do nauczycieli. Kto tu widział, żeby nauczycielowi włożyć koszyk na głowę? Albo pyskować. No ja rozumiem, ale to nie o to mi chodzi w tym momencie. Mi chodzi o to, żeby jakąś odezwę do młodzieży, może żeby chwyciła za dłuta, zaczęła rzeźbić. Nie, no, to musi być w sobie. Tak jak się rodzi dzieciak, on chce śpiewać, to on będzie śpiewał. Tak. A dalej jak to chce rzeźbić, no to będzie rzeźbił, ale musi się to coś w nim odezwać. Ja będę rzeźbił, nie? No to idzie na Akademię Sztuk Pięknych, nie? To tam no się tak. Kształci, nie? A tak, jak nie ma w sobie coś takiego, żeby rzeźbić, to nic nie ma, tego mały dzieciak. Ja już do przedszkola chodzi, ja będę lekarz. I jest lekarz, i dobry lekarz. A drugi mówi, ja będę złodziej, no i kradnie, nie? Czyli to musi być w sercu. To musi być już tak w środku, nie? Tak jak tu dwaj górnicy idą, zadowoleni z ciężkiej pracy. Uratowali komuś życie, bo się uśmiechnięci. Bo to są ratownicy. No tak, bo są zadowoleni, że uratowali komuś życie. No tak. No, taka jest praca ratownika, no, nie? No. A tu drzewiarka. Górnicy, którzy ładują drzewo. Tu. Tak, to jest suka. No, suka. Tak. Tak ładnie po górniczemu powiedziane. Tak. To już rozmawiają, czy strajkować, czy nie strajkować. Bo to był ten moment strajku. Już rozmawiają na temat strajku. Obalamy komunizm. Tak. No tak, pamiętam stan wojenny, byłem wtedy na kopalni. No. Brałem udział w strajkach, od tego zaczynałem. To ile się ten górnik nie męczył, Garek, żeby taszkę węgla wyciągnąć. Koła drewniane były, niegdy, gdzie się tak. Taszka ma. Tu w takim specjalnym koszu i specjalny fartał taki był ze skóry. Mhm. Na głowie się zakładał i tu węgiel, prawdziwy węgiel tu jest. Wyszedł na piór i wysypywał na wóz. No. Nie rzeźbiłem konia, bo jeszcze można byłoby wyrzeźbić tego konia, siwka, co był. No konie były na Turezie, no, była stajnia na piątym poziomie. Była. Ja wiem, ja tam byłem. No, także tam. Ze Sztygarem, bo pamiętam. Raz w życiu tam byłem. Konie jak po roku czasu to ślepe się robią. No tak, bo one już tam żyły dożywotnie. Dożywotnie, tak. Za karę. A pamięta pan, za pana czasów były szczury? O, szczury się chowały. Czy sikorki? Szczury. Niektóre górnicy, jeszcze były, pamiętam, Niemcy były, Niemcy, miał szczura w klatce, nosił. Jak były coś topięcia, on piszczał. I uciekał, wek, mówił, wek. Zgadza się. Wek. Także szczur na dole jest czczony, także nie był tępiony. No, on niejednemu uratował życie. No ja. Taka prawda. My żeśmy zawsze patrzyli, jak szczury uciekają, bo one zawsze do prądu świeżego powietrza. Jeszcze miałem kiedyś taką pracę płaskorzeźbę górniczą. O, ta jak jest. O, tu górnicza jest, nie? No. No. To jeszcze tu był już, był to jak pomalowany, nie? Trzeba było jeszcze raz dłutem pociągnąć i zrobić ducha. A i tak ducha, skarbka, nie? To tak, tak. Ale to margines. A ten ciągle siedzi. Żyd, to jest. Bo to jest. To jest Żyd. To jest Żydek, to jest bankier, to jest bank pisze. O, bank.
No jest. I jest takie powiedzenie, kto Żyda w domu ma, Żyd pieniędzy szczerze, tego bieda nie bierze. Dlatego to jest byk, bo ma pieniądze, to ma... No to ma sakwę. Tak, tak. A tu prosi o jałmużnę. Ja tu prosi, dajcie. Jak to Żyd mówił, powiesi ta, 100 lat przechodzi ta. Tak, daje, daje, da. Już trzeba go odnowić, bo Polaki roi, bo stał całą zimę na polu i całe lato i słońce zrobiło swoje. Teraz schowałem go tam, bo będę malował farbami olejnymi. Już farby olejne mam kupione artystycznie, bo już na drugi rok będzie pomalowany. Wejdźmy jeszcze tam na chwilkę. I tak na zakończenie. Nie, dobra, dobra, to już ten. Jakby można było pozdrowić wszystkich górników i byłych górników i współczesnych górników, no i rzeźbiarzy od starego górnika. No szczęść Boże dla górników, niech się szanują nawzajem, bo bez szacunku do pracy nie ma kołaczy. A jak rzeźbiarze się pozdrawiają? No ja wiem. No, jest coś takiego szczególnego? Nie spotykałem się. Mówią dobrego coś... dnia, miłej pracy, miękkiego dłuta, twardego dłuta, miękkiego drewna, twardego drewna. Aha. No zależy gdzie kto co mówił. Ja sobie żartował. Dobrej pracy, miłej tego. No. Jedni mówili, niech będzie pochwalony. Drudzy mówili z Jezusem Chrystusem. No, zależy jaki człowiek. Tak. Zależy z którego rejonu. Ale przeważnie było tak. Po Polsce jeździłem wszędzie na plenerę, po miastach, nie? Ale większość mieszkańców, to każdy przyjeżdżał, jak się pytał co jest, to pierwsze jego słowo było dzień dobry. Jak się panu robi? A jak myślę, a ten co przychodził i od razu się pytał, to my się pytali skąd jest, to jak on powiedział z Warszawy. Nigdy mieszkaniec z Warszawy, gdy przyszedł na plener tam, gdzie rzeźbiarze rzeźbią, nigdy nie powiedział dzień dobry. Żaden warszawiak nie powiedział dzień dobry. Jakieś to takie hamowate troszeczkę. No, widocznie coś w tym ale jest. Proszę zauważyć, idzie się na szaka po górach, wszyscy mówią dzień dobry, szczęść Boże, dzień dobry. Uważaj, miły drogi, nie? Warszawiak nie powie. Warszawiak nie, nawet w górach warszawiak nie powie. No. Taki naród warszawski to. No i jeszcze co by można na koniec powiedzieć. Taki apel do młodzieży, żeby nie bali się rzeźb. Nie bali się dłuta, nie bali się drzewa. Żeby rzeźbili to, co czują. Jak czuje kwiatka, nie rzeźbi kwiatek. Jemu ma się ten kwiatek podobać. To jest jego kwiatek, jego pomysł. I on tak kwiatek widzi. Czy ten kwiatek będzie kwadratowy, czy będzie nieważne, ale to jest jego kwiatek. Nikt nie ma prawa powiedzieć, że to jest niedobry. Dla niego jest niedobry, ale ten, co wyrzeźbił, dla niego jest dobry. I liczy się to, co rzeźbił, a nie tego krytyka. Bo łatwo krytykować, a trudno wyrzeźbić. Miałem takiego krytyka, a to wam ten. Dałem mu dłuto, ja mówię, zrób pan nos. 4 godziny rzeźbił i nosa nie zrobił. A krzyczał. Filozofował, ja bym 2 magistry zrobił. W każdym razie, tak jak malarz maluje. Ma się to podobać. Niech się podoba jednemu. Obraz spełnił swoją funkcję. A krytycy nie mają prawa krytykować, że to obraz niedobry. Jemu się może nie podobać, ale nie ma prawa krytykować. No i tym miłym akcentem kończymy ten skromniutki reportaż. Ja dziękuję, że pan zainteresował, że pan chciał zrobić, że pan chce przekazać rzeźbiarza nieprofesjonalnego. Z Wałżycha, ale z Wałżycha. Mieszkańca Pieskowej Góry, mieszkam to od 1945 roku. Rodzice mieli wybór. Albo Syber, do Paćka Salina, albo na ziemię odzyskane. No, to przyjechałem tu. I tak, drodzy państwo, pamiętajcie, drzewo, szacunek do drzewa, szacunek do pracy, szacunek do rzeźby. Tak jak górnicy powinni, szczęść Boże.
Daj Boże, jak górnik odpowiadał. No. No i tym miłym akcentem kończymy i przechodzimy do zdjęć. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy będą to oglądać czy słuchać. Wszystkiego dobrego. A ja dziękuję za zainteresowanie się.